Marcelina Zawadzka po zakończeniu kariery w telewizji polskiej przez jakiś czas szukała dla siebie miejsca, aż znalazła je w Polsacie. We wrześniu informowaliśmy, że prezenterka otrzymała propozycję współprowadzenia nowego show pod tytułem Farma. Program ruszy 17 stycznia i będzie się realizowany w opuszczonym siedlisku położonym w leśnych ostępach Puszczy Noteckiej. Uczestnicy, typowe mieszczuchy, na 6 tygodni zamieszkają na wiejskiej farmie bez prądu, bieżącej wody i internetu. Będą tam dbać o gospodarstwo, zwierzęta i ogród oraz wykonywać zadania sprawnościowe. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych i zaszczytny tytuł superfarmera. Kocham wieś, szczerze mówiąc, bliżej jest mi do wsi, niż do dużego miasta. Całe dzieciństwo spędzałam w domku w lesie w Borach Tucholskich, bez luksusów, w dość surowych warunkach. Do tej pory jeżdżę tam tak często, jak tylko mogę. Poza tym babcia nauczyła mnie doić krowy, więc nawet z takim zadaniem bym sobie poradziła. Jestem na takim etapie życia, że mogłabym mieszkać na wsi, cytuje prezenterkę agencja informacyjna AKPA. Na konferencji prasowej nowego show Marcelina pozowała na ściance z drugą prowadzącą Iloną Krawczyńską z duetu Sióstr AD i HD. Miss Polonia 2011 ubrana była w jeansowy kombinezon ze skórzanym paskiem, a na szyi zawiązała kowbojską chustkę.